Jesteśmy z panem burmistrzem Jaraczewa w nowo wybudowanym przedszkolu i za chwilę nas oprowadzi i pokaże, co i jak zostało zrobione, bo otwarcie już 1 września. Oczywiście zaraz państwa przeprowadzę. Chcę tylko powiedzieć, że przedszkole jest w innym miejscu zupełnie, jest w miejscu bezpiecznym, jest w miejscu, gdzie jest wybudowane nowe osiedle, gdzie ma pełne zaplecze i parking. Także to jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o samo położenie tego przedszkola. Teraz zapraszam do środka. Tak będziemy przechodzić, jak będą wchodziły dzieci z rodzicami, czyli głównym wejściem. Mamy tu szereg półek szatni, gdzie dzieci będą miały swoje, każde swoje miejsce. No i od razu wejdźmy do serca, można powiedzieć, czyli do topłowni, która jest wybudowana już nowoczesna, można powiedzieć, w takim standardzie już no, wysokim. Czy tu mamy część, gdzie będzie pani dyrektor, intendentka, takie zaplecze tutaj kadry, można powiedzieć, okay. Tak, z toaletami. No. I tak możemy po kolei przejść. One jest jeszcze, wiecie państwo, 2 tygodnie do otwarcia, więc tutaj jest jeszcze pewne elementy, są doposażane. Właściwie stowarzyszenie przejmie do dzisiaj, jeżeli chodzi o klucze i jeszcze doposaży tymi swoimi różnymi, a no przede wszystkim rozgości się tutaj, bo to jest ważne, nie? Przygotowane przedszkole jest pod niepełnosprawność dzieci również. Nie ma żadnych progów. Dotychczas mieliśmy duże kłopoty, żeby przyjmować dzieci z niepełnosprawnością do naszego przedszkola, ponieważ żeby dostać się do większości sal, trzeba było pokonać schody zarówno z jednej, jak i z drugiej strony wejścia. Tutaj takich rzeczy nie ma, tutaj wszędzie może wózek wjechać, zarówno od strony głównej, ale zauważycie państwo również od strony placu zabaw czy patio, które pokażemy państwu dalej. Zauważcie państwo, że to nie są wcale takie małe sale. Tam można powiedzieć, w porównaniu z tamtym przedszkolem, to były klitki, to jest przyszłościowe przedszkole. Jak już powiedziałem, zobaczycie dalej, to jest przedszkole na 5 oddziałów. Że tak powiem w pełnym komforcie, ale gdyby było ich więcej w przyszłości, to naprawdę da się pogodzić, żeby tych oddziałów było więcej. Mamy kolejną salę, oczywiście jakie roczniki, w jakich salach, to już nie my będziemy decydować, to już decyduje no, ten, który zarządza, będzie zarządzało nasze stowarzyszenie i tutaj oni to podzielą. Natomiast też fajną rzeczą w tym przedszkolu jest, dotychczas mieliśmy na dole i u góry tylko ubikacje dla 100 dzieci, a w tej chwili praktycznie każda sala ma połączenie z ubikacjami i są te ubikacje niezależne, czyli dzieci mają duży komfort, jeżeli chodzi o korzystanie z toalet. Bardzo proszę. Możliwość skorzystania. Te toalety są w różnych odcieniach, w zależności od chyba sali i rocznika. Także tutaj już jest wejście do kolejnej sali. Przechodzimy. I to, co mówiłem państwu już na początku, że każda sala ma wyjazd też bezprogowy. Tu jest takie swoistego rodzaju patio, oczywiście ono będzie trawiaste, od razu ta trawa nie wyrośnie. Mamy też utwardzoną część stoliczki do placu zabaw i tutaj, gdzie państwo widzicie, jest teraz płot, to tutaj będzie mur żłobka. I wtedy żłobek zamknie całość i wtedy tutaj będzie bardzo bezpieczne miejsce dla dzieci, dla zabawy. Pod kontrolą oczywiście nauczycieli, ale dziecko nie ma gdzie po prostu wyjść na ulicę, no, gdziekolwiek poza teren, ewentualnie jakieś spotkania z rodzicami, czy spotkania integracyjne, to również tutaj w tym miejscu. No i oczywiście tutaj mamy też zaplecze, że gdyby robić jakieś apele, spotkania w dobrej pogodzie, to również to patio będzie temu służyło. No i niestety albo stety, znaczną część również przedszkola zajmuje część żywieniowa. Ponieważ są teraz takie przepisy no, bardzo restrykcyjne, jeżeli chodzi o żywienie, a my chcielibyśmy jednak przygotowywać posiłki sami, a nie korzystać z różnych form jakichś tam zakupów, więc musieliśmy wybudować pełen piąt żywieniowy. No więc koszt całości tego przedszkola, łącznie też z tym planowanym monitoringiem, z tym całym wyposażeniem, to jest przeszło 2,3 miliona złotych, z tego dofinansowanie nieco mniejsze jak w targowisku, ponieważ nie mogliśmy przekroczyć we wniosku miliona. W związku z tym dofinansowanie województwa wielkopolskiego jest 999 999 zł i 34 grosze. Czyli na okrągło licząc milion, ale myślę i tak warto było wydać te nasze pieniądze po to, żeby ten obiekt powstał. No i praktycznie muszę wspomnieć również o tym, że faktem stało się już, że będziemy budować żłobek. Stało się faktem to 2 sierpnia, kiedy to Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał nam kwotę dofinansowania w wysokości 1 099 000 z tam z paroma złotymi, czyli można powiedzieć, że 1 100 000 i my dodajemy niecałe 540 000, 520 000.
I razem, łącząc te kwoty, jest to kwota, którą będzie kosztował nasz żłobek.